Cześć, z tej strony Kaja i witam Was na wystawie Pająków i Skorpionów. Poznajmy dziś najbardziej jadowite pająki na świecie. Zapraszam. Na wstępie muszę zaznaczyć, że lista zawiera bardzo jadowite pająki z całego świata, ale jest ich oczywiście o wiele więcej niż tylko 10 gatunków, a kolejność listy nie ma znaczenia. Zaczynamy. 1. Latrodectus mactans, czyli czarna wdowa. A wdowy ogółem zajmą na dzisiejszej liście aż 4 miejsca. Pająk bardzo pospolity w Stanach Zjednoczonych. Posiada silny jad, powodujący paraliż ofiary. Jednak tylko dorosłe osobniki płci żeńskiej mają wystarczająco długie zęby jadowe, aby przebić się przez ludzką skórę. Jad powoduje silną reakcję alergiczną, która może powodować trudności z oddychaniem, zwiotczenie mięśni czy opuchiznę. Toksyna jest niebezpieczna głównie dla dzieci i osób starszych. Przy każdym ukąszeniu zalecana jest jak najszybsza konsultacja z lekarzem. 2. Latrodectus tredecimgutatus, czyli karakurt 13-kropki. Nazwa tego pająka pochodzi oczywiście od ilości plamek na odwłoku. Posiada bardzo silny jad, który potrafi uśmiercić krowę czy konia. Ukąszenie samicy zalicza się do bolesnych i prowadzi ono do powikłań. Samce natomiast nie są w stanie przebić ludzkiej skóry. Przeważnie jad wdów nie zagraża życiu dorosłego i zdrowego człowieka, ale kilka gatunków wyłamuje się z tej reguły i dlatego zostały one umieszczone na dzisiejszej liście. Są to często gatunki synantropijne, czyli takie, które żyją w pobliżu człowieka, dlatego do ukąszeń dochodzi stosunkowo często. Jednak zazwyczaj dzieje się to z powodu nieuwagi, ponieważ nie są to pająki, które cechują się dużą agresją. Można powiedzieć, że są wręcz leniwe. Mimo to takie ukąszenie rzadko kończy się śmiercią, ale w przypadku karakurta istnieje taka możliwość. 3. Latrodectus geometricus, czyli brązowa wdowa. Nie jest tak bardzo popularna jak wspomniana wcześniej czarna wdowa, jednak wciąż jest gatunkiem, na który warto uważać. Posiada jasne paski na nogach oraz charakterystyczną pomarańczową klepsydrę na odwłoku. Możemy spotkać ją licznie wśród powalonych drzew. Wdowy te nie unikają kontaktu z człowiekiem, przez co często budują gniazda w pobliżu domostw i bardzo szybko się rozmnażają. Samce nie stwarzają zagrożenia dla człowieka z powodu zbyt krótkich szczękoczułek. Jedynym realnym zagrożeniem są samice tego gatunku, a jad, wprawdzie silniejszy, powoduje podobne powikłania i objawy, jak w przypadku czarnej wdowy. 4. Loxosceles reclusa, pustelnik brunatny. W przypadku tego pająka na pewno warto zwrócić uwagę, zakładając obuwie czy ubranie. Najczęściej ukąszenia zdarzają się przez przygniecienie czy przyciśnięcie pajęczaka przy codziennych zajęciach domowych. Posiada cytotoksyczny jad, co oznacza, że ta toksyna powoduje obumieranie tkanek. Dlatego uznaje się, że działanie jego jadu jest nieprzewidywalne. Ukąszenie może być bezobjawowe lub powodować lekkie opuchnięcie. Są też przypadki silnych reakcji alergicznych, pojawianie się bolesnych pęcherzy czy gangreny, czyli martwicy tkanek w okolicy ugryzionego miejsca. 5. Missulena okatoria. Ten gatunek pochodzi z Australii. Posiada czarno-niebieskie ubarwienie ciała z wyraźnie odznaczoną, krwiście-czerwoną częścią głowową u samca. Samica pozostaje ciemna lub całkowicie czarna. Chociaż nieczęsto występuje w pobliżu ludzkich siedzib, warto na niego uważać, gdyż jego jad jest bardzo niebezpieczny dla człowieka. Toksyna tego gatunku potrafi być śmiertelna, ponieważ zawiera rodzaj neurotoksyny, zwanej delta-hetatoksyną. Ta toksyna może zabijać ludzi poprzez wpływ na układ nerwowy. 6. Sicarius hachni. Występuje na południowoafrykańskich pustyniach. Spędza większość życia schowany pod piaskiem, wyczekując przechodzącej koło niego ofiary. Poluje na owady czy skorpiony. Jego jad może powodować ciężkie krwotoki i prowadzić do śmierci, ponieważ zawiera środek hemolityczny, który rozkłada czerwone krwinki. Źródła podają dwa znane i udokumentowane przypadki ukąszenia. Jedna z ofiar straciła rękę z powodu martwicy, natomiast druga niestety zmarła z powodu masywnego krwotoku wewnętrznego. Dotychczas nie powstała żadna surowica na jad tego niebezpiecznego pająka. 7. Loxosceles laeta, pustelnik chilijski. Jest najbardziej jadowitym przedstawicielem rodzaju Sicaridae. Rodzimy dla Ameryki Południowej, spotkać go można jednak również w USA, w Kanadzie i w Australii, przez co uważany jest za gatunek inwazyjny. W 2021 roku znaleziono jego niewielką populację w Szwecji, gdzie prawdopodobnie przywędrował wraz z transportem owoców, co teoretycznie faktycznie może być możliwe.
Objawy ukąszenia mogą wahać się od niewielkiego ugryzienia z łagodnym podrażnieniem skóry, przez ciężką martwicę skóry, zwaną loxoscelizmem skórnym, aż do mniej powszechnego zespołu występującego w 10-15% przypadków, a mowa o chorobie ogólnouzdrojowej zwanej loxoscelizmem trzewnoskórnym, ponieważ obejmuje narządy wewnętrzne. Loxoscelizm skórny jest wynikiem poważnych ukąszeń powodujących martwicze owrzodzenia skóry w około 50% przypadkach ukąszeń wraz ze zniszczeniem tkanek miękkich. Gojenie się może trwać miesiące lub nawet lata, pozostawiając głębokie blizny. Uszkodzona tkanka stanie się gangrenowo-czarna i ostatecznie złuszczy się. Początkowo ból po ukąszeniu może nie występować, ale z czasem rana może urosnąć, w skrajnych przypadkach nawet do 25 cm. Ukąszenie jest początkowo odczuwalne, ale może minąć w ciągu 7 godzin, zanim spowoduje widoczne uszkodzenia. Bardziej poważne skutki ogólnoustrojowe mogą wystąpić przed tym czasem, ponieważ jad rozprzestrzenia się po całym ciele zaledwie w ciągu kilku minut. 8. Latrodectus hasselti, czyli australijska czarna wdowa. Jak przystało na zwierzęta z Australii, pajęczak ten prowadzi w rankingu niebezpiecznych dla ludzi toksyn. Tak samo jak u innych wdów, tylko samica jest w stanie przebić się przez ludzką skórę, wprowadzając śmiercionośną toksynę. Rocznie w Australii około 250 osób zostaje ukoszonych przez tego pająka. Samo ugryzienie powoduje ostry ból, pocenie się skóry w okolicy ukąszenia, nudności, wymioty oraz osłabienie mięśni. Odkąd stworzono surowicę na jad tego gatunku, ukąszenia śmiertelnie praktycznie nie występują. Należy jednak możliwie jak najszybciej uzyskać pomoc lekarską. 9. Wałęsak brazylijski, rodzaj Phoenutria. Za niebezpieczny uznajemy tutaj cały rodzaj Phoenutria. To pająk, któremu zdecydowanie warto schodzić z drogi. To duży, szybki i bardzo jadowity pajęczak. W 2007 roku wałęsaki zostały wpisane do Księgi Guinnessa jako najbardziej jadowite pająki na świecie, które zarazem spowodowały najwięcej zgonów rocznie. Odpowiednio dużo wstrzykniętego jadu działa negatywnie na układ nerwowy oraz mózg. Powoduje skurcze mięśni, wymioty i konwulsje. W konsekwencji przyczynia się do problemów z oddychaniem. Po ukąszeniu występuje także spore ryzyko zatrzymania akcji serca. Hemotoksyny niszczą tkanki naczyń krwionośnych, co powoduje rozległe krwotoki wewnętrzne. Zmniejszają również krzepliwość krwi, która prowadzi do zapaści krążeniowej. Ciekawostką jest również fakt, że toksyna TX26 zawarta w jadzie tego pająka powoduje długotrwałą, bolesną erekcję. Z tego powodu jest on badany pod kątem stworzenia leku na potencję. 10. Atrax robustus, ptasznik australijski. Jest uważany za najbardziej jadowitego pająka na świecie. Przy tym gatunku to jednak samce są groźniejsze od samic, co w świecie pająków nie jest takie oczywiste. W okresie godowym sporo się przemieszczają, przez co silniejszy jad w celach obrony jest im niezbędny. Taki samiec Atraxa bywa bardzo agresywny. Unosząc całe ciało wysoko nad ziemię, kąsa ofiarę lub potencjalne zagrożenie, nawet wielokrotnie wbijając szczękoczułki bardzo głęboko, wprowadzając tym samym dużą ilość jadu. Jest to jeden z niewielu pająków, który może ukąsić człowieka bez większego zawahania. Przeważnie stawonogi te nie wykazują aż takiej agresji jak ten gatunek i potrzebują poważnego powodu, aby zaatakować. Jad samca zawiera unikalny składnik zwany robutoksyną, który poważnie wpływa na układ nerwowy ludzi i małp, ale nie innych ssaków. Brak tej substancji chemicznej w jadzie samicy wyjaśnia, dlaczego ukąszenia nie spowodowały żadnych zgonów. Od roku 1981 nie odnotowano ukąszeń śmiertelnych, a wszystko to za sprawą stworzenia skutecznego antidotum. Szacuje się, że jad tego pająka jest w stanie doprowadzić do śmierci dziecka w ciągu 3 dni od ukąszenia, jeśli nie zostanie podana surowica. Nawiązując jeszcze do robutoksyny, oznacza to, że inne ssaki, jak na przykład psy, koty czy kangury, a nawet gryzonie, są mniej podatne na jad tego pająka. Są one w stanie przeżyć zaaplikowanie 100 razy większej ilości jadu niż człowiek. Jednak jad Atraxa jest wbrew pozorom głównie nakierowany na owady, które są główną zdobyczą tego pajęczaka. Warto również dodać, że nazwa ptasznik australijski jest trochę mylna, ponieważ Atrax nie jest ptasznikiem. Chociaż należy do infrażętu Megalomorphe, to nie należy do rodziny Theraposidae. Jego rodzina nosi nazwę Hexatellidae. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Dzięki za oglądanie do końca i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!